Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Na pierwszych zajęciach zabrakło jedynie Roberta Skibniewskiego. Rozgrywający Śląska w weekend brał ślub i dostał od trenera dodatkowy tydzień wolnego. Na dzisiejszym rozruchu w Parku Grabiszyńskim pojawili się nowi gracze Śląska: Dominik Johnson, Bojan Radetic i Marcin Kosiński. Humory dopisywały. Wszystko na razie w porządku. Rozpoczęliśmy przygotowania wczoraj. Jestem bardzo zadowolony z postawy zawodników, wyników ich badań medycznych oraz atmosfery w drużynie. A poza tym cieszy mnie to piękne miejsce do treningów i praca w tak dużym klubie. Pierwsze godziny wspólnych zajęć były okazją, zwłaszcza dla nowych graczy, do bliższego poznania się z resztą zespołu, ale przede wszystkim z nowym trenerem Śląska. Bardzo pozytywnie, mam nadzieję, że to się wszystko rozkręci i będziemy wszyscy, poznamy się nawzajem, łącznie ze strategią i filozofią trenera, będziemy w stanie się dopasować do tego. Długi okres wakacyjny sprawił, że niektórzy z wrocławskich koszykarzy już wcześniej sami rozpoczęli przygotowania do sezonu. W tym gronie byli m.in. Paweł Kikowski i Krzysztof Sulima. Nie za bardzo lubię się lenić w wakacje. Jestem raczej osobą, która jak nie trenuje, to chodzi po domu i nie ma co z sobą zrobić, więc trzeba było coś tam kombinować i byłem na obozie właśnie z Krzyśkiem i trenowaliśmy dość ostro na siłowni, na sali gimnastycznej, także wszystkiego po trochu i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i myślę, że wszyscy to zobaczą w sezonie. Czołowy snajper drużyny wrocławskiej udowodnił, że nie boi się ciężkiej pracy, a tej z pewnością nie zabraknie pod wodzą serbskiego szkoleniowca. Tak mi się wydaje, no, także wszystko wyjdzie w praniu, ale na pewno mam nadzieję i liczę na to, że wszystko będzie z głową i tak, żeby drużyna grała jak najlepiej się czuła i nikomu nic się nie stało. Działacze wrocławskiego klubu chcą pozyskać jeszcze przynajmniej dwóch amerykańskich koszykarzy. Drużyna Śląska w tym sezonie ma walczyć o miejsce na podium w Ekstraklasie. Cel jest jak najbardziej realny, uważa nowy zawodnik WKS-u. Zawsze się wypowiada pozytywnie o swojej drużynie, ale rzeczywiście poziom ligi, jaki w tej chwili jest, i poziom chłopaków, którzy zostali, mówię o trzonie zespołu z zeszłego sezonu, może spokojnie bić się o te cele, które wyznacza zarząd. Z rangi i trudności swojej misji zdaje sobie sprawę szkoleniowiec Śląska. Praca w takim klubie jak Śląsk, który jest najbardziej utytułowanym zespołem w Polsce, to dla mnie duże wyzwanie. Nie zapominajmy jednak, że obecnie zaczynamy praktycznie od zera. Musimy na nowo udowodnić i pokazać wszystkim siłę marki, jaką jest Śląsk. We Wrocławiu koszykarze Śląska będą trenować do 30 sierpnia. Ostatniego dnia miesiąca zespół WKS-u rozegra sparingowe spotkanie z Wisłą Kraków. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl